17 grudnia wspominamy błogosławioną Matyldę od Najświętszego Serca Jezusa, zakonnicę. Maria urodziła się 30 maja 1841 roku w Robledillo de la Vera Cáceres w zachodniej Hiszpanii. Wkrótce rodzina osiedliła się w Bejar w okolicach Salamanki. Jej ojciec był notariuszem. To od rodziców, a zwłaszcza od matki, Maria uczyła się miłości do Boga, modlitwy, czci do Eucharystii i nabożeństwa do Matki Bożej. Już jako młoda osoba aktywnie uczestniczyła w życiu parafii. Katechizowała, prowadziła kursy przedmałżeńskie, troszczyła się o chorych i potrzebujących, przyjaźniła się z młodymi dziewczętami, którym bliskie były te ideały. Ogółem działała w różnych wspólnotach kościelnych. 19 marca 1875 roku Matylda utworzyła nowe zgromadzenie zakonne – Córki Maryi Matki Kościoła, a dom nazwała Domem Nazaretańskim. Do tego zgromadzenia przyłączało się coraz więcej młodych kobiet. Gdy wybuchła epidemia cholery, siostry ofiarnie pomagały chorym. Wkrótce zaczęły powstawać nowe domy w różnych regionach Hiszpanii. Matylda otwierała sierocińce oraz ośrodki opieki dla chorych i ubogich. Zawsze ufała opatrzności Bożej. Swoją duchowość i apostolstwo oparła na trzech filarach – modlitwie, działaniu i ofierze. Matylda zmarła w Don Benito 17 grudnia 1902 roku, mając 61 lat. 21 marca 2004 roku w dniu beatyfikacji papież święty Jan Paweł II tak mówił o niej. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Słowa świętego Pawła trafnie odnoszą się do siostry Marii Matyldy Teles Robles. Zakochana w Chrystusie zawierzyła się mu jako prawdziwa uczennica uosabiająca ową nowość. Ta niestrudzona i religijna kobieta o głębokim życiu modlitwy poświęciła swe siły przemianie społeczeństwa tamtych czasów, otaczając opieką osierocone dziewczynki, obłożnie chorych w domach, pracujące kobiety oraz uczestnicząc w działalności kościelnej. Głęboka pobożność eucharystyczna i kontemplacja Jezusa w sakramencie ołtarza sprawiły, że pragnęła być niczym łamany i dzielony między wszystkich chleb. Do tego zachęcała również swoje współsiostry, córki Maryi, Matki Kościoła. Jej świetlane świadectwo jest dla nas wezwaniem, by poświęcać własne życie adoracji Boga i służbie braciom. Na tym bowiem opiera się chrześcijańskie zaangażowanie. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Matylda wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.